Dzień dobry, dobry wieczór, bo już wieczór. Dzisiaj później niż zwykle zaczynamy webinarium, bo o 19:30. Proszę dać znać, czy Państwo tam z nami są, już się rozgaszczają w pokoju webinarowym i czekają na dzisiejszy gorący temat. Może bardziej taki śliski temat, powiedziałabym, jak palcem po ekranie. Będziemy rozmawiać o telefonach w szkole i telefonach w ogóle. Przygotowując się do dzisiejszego wydarzenia, doszliśmy do wniosku, że temat jest za krótki na jedno webinarium, więc posiedzimy tutaj chwilę, ale standardowe 90 minut. Ja nazywam się Kasia Pijanowska i witam Państwa bardzo serdecznie na webinarium Odpornej Szkoły. Ten cykl gości co miesiąc w online'ach, na Zoomie i na Facebooku. Pozdrawiamy wszystkich, którzy nas oglądają na Facebooku. Centrum Edukacji Obywatelskiej serdecznie wita. Państwo się już z nami witają, pozdrawiają i rozsiadają. Bardzo się cieszę, że w tym trudnym, egzaminacyjnym, majówkowo-wolnym czasie, mimo późnej pory, Państwo z nami są. Mam nadzieję, że zostaną do końca, czyli do godziny 21:00, bo dzisiaj taki mamy rozkład dnia. Oczywiście nasze wydarzenie jest wspierane przez granty norweskie. Bardzo dziękujemy za tą współpracę. Dzięki temu te wydarzenia mogą się odbywać. Centrum Edukacji Obywatelskiej to największa organizacja pozarządowa, która się zajmuje edukacją w Polsce. Jesteśmy z tego bardzo dumni. A o liczbach będzie więcej za chwilę, ponieważ jesteśmy w 30-leciu, czyli w 30 roku naszej działalności. Jesteśmy z tego bardzo dumni, że udało nam się tak dużo różnych ciekawych zadań przez te 30 lat działań poprowadzić. Mogą Państwo, jak zawsze, skorzystać z naszego bloga, zapisać się na newsletter, przyglądać się naszym projektom wsparcia. One w tym momencie są już na finiszu. Od września rozpoczynamy nowe działania. Serdecznie do nich zapraszamy. To 30 lat to takie liczby, które Państwo widzą na ekranie. Z naszej współpracy skorzystało 250 tysięcy nauczycieli i dyrektorów. Docieramy średnio do około 10 tysięcy szkół. Szacujemy, że mieliśmy wpływ na życie edukacyjne aż 6 milionów uczniów i uczennic. Te liczby są naprawdę imponujące, jesteśmy z nich bardzo dumni i Państwo są częścią tych liczb i częścią naszych działań i częścią naszego wsparcia, więc bardzo dziękujemy za bycie z nami przez te 30 lat. Może ktoś z Państwa ma ochotę podzielić się swoim doświadczeniem, swoją historią związaną z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Będziemy za to bardzo wdzięczni i zbieramy takie wspomnienia, pozdrowienia. Jeśli będą to życzenia, to również bardzo chętnie je przyjmiemy. Zbieramy je w formie papierowej na naszych wydarzeniach stacjonarnych i na wydarzeniach online w formie elektronicznej. Więc jeśli ktoś z Państwa ma ochotę wysłać nam jakąś wiadomość związaną z 30-leciem, to serdecznie do tego zapraszam. Jest taka możliwość. Potem będziemy sobie to czytać i cieszyć się z tym, że Państwo są z nami i doceniają naszą pracę. Jak zawsze na webinarium Odpornej Szkoły jest garść polecajek. W naszym cyklu polecamy oczywiście nowy, świeży odcinek podcastu Po Dzwonku. Tym razem z Wiesią Mitulską rozmawiamy o błędzie, również nauczycielskim błędzie. Wiesia o tym opowiada swoje historie, jak błąd wiele ją nauczył, ale jak trudno jej czasem było do tego się po prostu przyznać. Jeśli ktoś z Państwa nie zna tego cyklu Po Dzwonku, to zapraszamy. Można nas posłuchać na YouTubie i na Spotify'u. 1 czerwca startuje najnowsza edycja Nagrody imienia Ireny Sendlerowej. Przyznajemy tą nagrodę od kilkunastu lat. Zapraszamy do rozejrzenia się wokół siebie w szkole, wśród nauczycieli i nauczycielek, wychowawców i wychowawczyń. Może wśród Państwa jest osoba, która zostanie zgłoszona do tej nagrody. Można zgłosić siebie, można zgłosić innego nauczyciela, nauczycielkę. Od 1 czerwca ruszają na stronie sendler.co.org.pl. Tam będzie dostępny formularz oraz wszystkie warunki zgłaszania nauczycieli i nauczycielek do tej nagrody. Na zdjęciu jest zeszłoroczny laureat Jakub Mączyński, który tą nagrodę otrzymał. Zapraszam serdecznie do zapoznania się z warunkami uczestnictwa w tym plebiscycie. Myślę, że to bardzo ciekawa oferta. Może koleżanka albo kolega ze szkoły, który sam się nie zgłosi, jest to osoba, którą warto zgłosić. Od 1 czerwca startujemy, czyli już niedługo będzie dostępny ten formularz. Ale już teraz zapraszam serdecznie na stronę.
Oczywiście będą zaświadczenia, jak zawsze, dla osób, które się zarejestrowały na wydarzenie i są z nami tutaj na Zoomie. Po wydarzeniu, najpóźniej jutro, będą te zaświadczenia dostępne. Tyle słowem wstępu, teraz należy się przedstawienie gości. Dzisiaj z nami jest para, myślę, że bardzo ciekawych gości. Zuzanna Cieśle-Skrzypulec, która jest wychowawczynią w trzeciej klasie, uczy polskiego w szkole podstawowej i w szkole średniej. To są w ogóle ciekawe męskie klasy. Zapamiętałam, klasa mechatroniczna jest w szkole średniej. Zuza jest również mentorką w programie Wychowanie to Podstawa. Współpracuje z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Witam cię serdecznie. Dzień dobry, dobry wieczór w zasadzie. Tak, jest widno, więc to poczucie takie dobry wieczór czy dzień dobry, ja mam zawsze z tym jakąś trudność. Żeby ocenić, czy jak jest widno, to powinno mówić dobry wieczór. Drugim gościem jest dr Karol Jechymek, który jest medioznawcą, specjalistą od TikToka. To chyba mogę powiedzieć, bo Też. wspólnie robiliśmy wydarzenie o TikToku. Prowadzi warsztaty dotyczące nowych technologii z młodzieżą, ale również z dorosłymi, z rodzicami. Jest autorem świeżutkiej książki, która już hula w mediach i jej tytuł to jest Z nosem w smartfonie. Ja już jestem prawie na finiszu tej książki, jako mama dzieci, które mają telefon, a drugie dziecko, które marzy o tym, żeby mieć telefon. Mam różne sobie przemyślenia w tym obszarze. Dzisiaj o nich będziemy właśnie rozmawiać. Jeśli ktoś z Państwa ma ochotę, to proszę sobie o tej książce poczytać, a może ktoś z Państwa już jest po lekturze i chciałby się z nami podzielić tym doświadczeniem. Karol współpracuje z Uniwersytetem SWPS. Witam cię serdecznie. Cześć, ja wybrnę w ten sposób. Świetnie. Świetnie, jesteśmy, zaczynamy. Mam nadzieję, że wszyscy są gotowi do tego tematu, bo zaczniemy chyba nieprowokacyjnie, bo zaczniemy dokładnie tak, jak jest w planie naszego webinarium. Będziemy rozmawiać o tym, co to jest zakaz telefonów w szkole i czy on w ogóle ma sens. Zuza opowie nam o tym, jak funkcjonują szkoły, gdzie jest zakaz i gdzie zakazu nie ma. Będziemy również rozmawiać o tym, jak tworzyć w szkole zasady korzystania z telefonu, czyli z kim rozmawiać, jak rozmawiać, od czego zacząć i co służy korzystaniu z nowych mediów. I duży temat to będzie higiena cyfrowa, ale tak naprawdę będziemy rozmawiać w ogóle o skutecznej edukacji medialnej, którą mogą prowadzić wszyscy nauczyciele w szkole. A jeśli mogą, to znaczy pytanie, czy też chcą ją prowadzić, a jeśli chcą, to może jak. I to jest rozkład jazdy na nasze dzisiejsze webinarium. Zacznijmy jednak od Menti i od pytania, które już pojawiło się w naszym tytule webinarium Szkoła bez telefonów, tak czy nie? Jestem bardzo ciekawa, czy u Państwa w szkole jest zakaz używania telefonów. Proszę spróbować, czy ten kod działa. Można zeskanować kod, można skorzystać z opcji na telefonie. Również na czacie jest link. Bardzo jestem ciekawa, jakie będą odpowiedzi. Jeśli Państwo nie chcą korzystać z Menti, mogą również pisać na czacie. Ja zaraz podaję rzeczy. Pojawiają się odpowiedzi w Menti. Pojawiają się odpowiedzi Menti. Ja je zaraz. Tutaj już są pierwsze komentarze. Udostępniam, pokazuję, jak to wygląda, żebyśmy śledzili te wyniki na żywo. Karolu, to w takim razie ja bym chciała, żebyś ty nam przybliżył, co to znaczy zakaz. To jest tutaj kluczowe słowo. To jest bardzo, bardzo trudne pytanie w ogóle, prawda? Bo proszę zobaczyć, dostali Państwo sformułowanie, prawda? Proszę powiedzieć, czy w szkole jest zakaz używania smartfonów. Jestem głęboko przekonany, że być może nie tyle, ile szkół, ale odpowiedzi Państwa są bardzo różne też z tego względu, że tak naprawdę ten zakaz używania smartfonów może być bardzo różnie interpretowany, prawda? Kiedy ja mówię zakaz używania smartfonów, to pewnie my w głowie odnosimy się do tego, co jest w naszej szkole, a tak naprawdę to zachowanie może być bardzo złożone i bardzo różnorodne. Nie mówiąc o tym, że podobają mi się odpowiedzi, które pojawiają się alternatywnie na czacie, gdzie osoby odpowiadają, że zakaz jest, ale trudno wyegzekwować albo nikt go nie egzekwuje, co tylko pokazuje, jak w gruncie rzeczy złożony może być to temat, prawda? No bo jeżeli ja Państwa pytam, co to jest zakaz używania smartfonu w szkole, to tutaj znowu widzę, podążam jakoś myślą komentarzy, no bo po pierwsze warto też zapytać się,
O typ szkół, właściwie nie typ szkół, ale poziom szkół. Czy mamy do czynienia, prawda, ze szkołą podstawową, etapem wczesnoszkolnym, prawda, czy jest to może technikum i ostatnie klasy, prawda? No to mamy bardzo złożony świat, który pokazuje już nam, że być może na tym poziomie należałoby już stosować różne podejścia. A po drugie, samo słowo zakaz smartfonów, proszę zobaczyć, jak może być bardzo złożone, prawda? Czyli ten zakaz smartfonów to może być w ogóle zakaz przynoszenia smartfonów do szkoły, prawda? Czyli mamy szkołę, strefę bezsmartfonową. Można przynosić telefony do szkoły, ale nie można z nich korzystać tylko w jakiejś takiej sytuacji awaryjnej. Można przynosić telefony do szkoły, nie można ich używać na zajęciach, ale można na przykład korzystać z nich w czasie przerw, prawda? Można przynosić telefony do szkoły, można z nich korzystać na zajęciach i nie można z nich korzystać w czasie przerw, albo w ogóle nie można korzystać z telefonów oprócz zajęć, gdzie wykonywane są jakieś działania medialne i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to już pokazuje, z jak dużym kłopotem mamy do czynienia na dwóch poziomach, bo po pierwsze proszę zobaczyć, że już na tym poziomie mamy do czynienia z taką sytuacją bardzo dynamiczną, którą trudno dostosować do wszystkich naszych potrzeb, po pierwsze jako osób uczących, ale też uczniów i nauczycieli, a po drugie, co wydaje mi się jeszcze ciekawsze, proszę zobaczyć, jak my rozmawiamy czasami ze sobą, albo w mediach pojawiają się jakieś hasła, prawda, że gdzieś został wprowadzony zakaz używania smartfonów, to proszę zobaczyć, że każdy z nas też może mówić trochę innym językiem, dlatego że te zakazy dotyczą bardzo różnej sytuacji. I właściwie ten temat moglibyśmy też tak opowiadać i w ogóle żonglować samym pojęciem, prawda, zakaz używania smartfonów, ale jedno jest pewne, zwłaszcza, że wśród nas na tej wirtualnej sali jest też pewnie dużo osób uczących, no, że to słowo zakaz używania telefonów i w ogóle samo zjawisko zakazu używania telefonów jest rzeczywiście czymś bardzo skomplikowanym, bardzo trudnym, i takim zjawiskiem, na które ja zawsze lubię odpowiadać, takim sformułowaniem najbardziej naukowym, jakie może być, czyli wszystko to zależy. Ja tutaj czytam czat i to, co jest dla mnie szalenie interesujące, kilka osób napisało, że ten zakaz został anulowany, czyli że był, już go nie ma. To ciekawe, więc te panie, które tak pisały, proszę tutaj napisać coś więcej, dlaczego. Widziałam też, że zakaz przeszedł w zasady korzystania, czyli to, co my chcemy zaproponować dzisiaj, czyli jak przejść od zakazu do pewnych zasad, czyli do jakichś regulacji w tym temacie. Bo to są kolejne warianty, przepraszam, że tak wejdę ad hoc. Bo znowu, proszę zobaczyć, że mówimy o sytuacji bardzo dynamicznej, czyli takiej sytuacji, która się zmienia, prawda? No bo okazało się, że zakaz być może jest sam za radykalny, więc trzeba wypracować nowe metody, albo odwrotnie, prawda? Ten zakaz był tak obchodzony, że trzeba było wypracować jakieś metody. I oczywiście proszę wiedzieć, że to, o czym ja teraz mówię, też nie jest stanowiskiem. Ja nie mówię, co jest dobre, a co jest złe, dlatego że to państwo znają własne społeczności, własne klasy, własnych rodziców w rozumieniu, prawda, rodziców przynależnych do społeczności szkolnej, własnych uczniów, innych nauczycieli i tak dalej, więc tych zakazów może być milion. I to jest chyba ta najtrudniejsza odpowiedź, bo rzeczywiście być może sami gdzieś też powinniśmy podejmować różne decyzje, choć to jest chyba najtrudniejsze, bo być może dużo łatwiej byłoby nam coś wdrażać, gdybyśmy wiedzieli wprost, jakie są rekomendacje, prawda, jakie są zalecenia. Tymczasem rzeczywiście ta sprawa jest bardzo, 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 tak jak sami Państwo widzą, różnorodna. Ja widzę też, że są głosy mówiące o tym, że zależy, i ty też to, Karolu, powiedziałeś, zależy, czy to jest szkoła podstawowa, czy to jest szkoła średnia, i dochodzi aspekt egzekwowania. Więc ja patrzę już na Zuzę, która ma szkołę, gdzie jest tak i tak. Jakbyś nam opowiedziała więcej o tych dwóch różnych środowiskach szkolnych i porozmawiamy w takim razie o tym egzekwowaniu, czyli w ogóle jak funkcjonują takie szkoły. Tak, ja pracuję w szkole podstawowej i w liceum. W szkole podstawowej mamy zakaz używania telefonów również na przerwach. Rzeczywiście, kiedy jest lekcja, która wymaga albo chcemy ją uatrakcyjnić, no to rzeczywiście te smartfony są wyjmowane
Ale na przykład jak ja to robię, ja zawsze wtedy zapowiadam, że jutro planuję taką lekcję, gdzie na przykład będzie jakieś do wykorzystania jakaś aplikacja i pytam, czy wszyscy mają te telefony, tak? I czy mogą je przynieść. Uprzedzam ich po prostu, bo być może nie wszyscy je noszą do szkoły, gdzie zakaz obowiązuje. Natomiast na przerwach jest zakaz i mogą z nich korzystać dopiero po wyjściu, tak jakby z budynku szkoły, żeby na przykład powiedzieć, zadzwonić do rodzica, powiedzieć, że wracam. Czy zakaz jest egzekwowany? Raczej tak. Raczej nauczyciele zwracają uwagę na to. I tutaj, bo pojawił się temat poziomów, ja nie widzę większej różnicy między klasami 1-3, w których pracuję na co dzień, mam najwięcej lekcji właśnie w edukacji wczesnoszkolnej, jak w starszych. Jasne, starsi być może trochę inaczej korzystają, natomiast mam wrażenie, że dla klas drugich, trzecich, gdzie te telefony zaczynają się pojawiać, tak, dostają po prostu w prezencie, to narzędzie jest po prostu bardziej atrakcyjne, więc oni też chcą łamać ten zakaz i korzystać po prostu z telefonu. I takim miejscem zazwyczaj jest świetlica, gdzie jest lekkie rozprężenie, mają jakiś czas wolny, zajęcia swobodne często, czy gdzieś w grupkach są, albo w ogrodzie, gdzie łatwo schować się za drzewem. I tam właśnie chętnie z tego ten zakaz nadwyrężają i badają, ile sobie mogą pozwolić pewnie. Natomiast w liceum, gdzie pracuję, tam właśnie mam tę klasę męską i klasę ogólną już mieszaną. Tam zakazu nie ma i tam na początku, kiedy zaczęłam pracować, bo zaczęłam pracować we wrześniu tego roku szkolnego, czułam się dziwnie, bo po pierwsze szkoła średnia, wiadomo, że już nie ma krzyków i biegania, tak jak w szkole podstawowej, więc wchodząc do budynku na przerwie już ogólnie jest ciszej, ale tam było tak kompletnie prawie cicho, ponieważ praktycznie wszyscy byli zaglądali w telefony na przerwie, tak? I to trochę wyglądało na początku, ja mówię, no trochę jakbym była wśród zombie, tak? Później zaczynałam dostrzegać pewne niuanse, że rzeczywiście chłopcy bardzo dużo grają. I zaczynało mi to trochę przeszkadzać, ponieważ nie umieli wyjść z tego grania, z przerwy, kiedy wchodzili na lekcję, tak? Jeszcze trwało, bo jeszcze chcieli coś tam dokończyć, jeszcze zanim schowają ten telefon, zanim jeszcze ja zwrócę uwagę, no bo na początku też trochę badali, czy ja będę zwracała na to uwagę, czy nie. I poziom koncentracji rzeczywiście był totalnie inny niż na przykład w starszych klasach szkoły podstawowej, gdzie uczę i gdzie tych telefonów rzeczywiście gdzieś tam na tych przerwach nie ma na co dzień. Także bardzo mam różne doświadczenia i sama nie umiałabym odpowiedzieć chyba w tym pytaniu, czy ten zakaz powinien być, czy nie. Natomiast mogę powiedzieć, że w jednej szkole zakaz jest, a w drugiej po prostu go nie ma. Ja tu czytam na czacie, że mają Państwo niestety też i bardzo złe doświadczenia nadużywania telefonów, w sensie chodzenia z nimi do łazienki i nagrywania filmików, publikowania w internecie. To jest ten, myślę, kiwasz głową, to ja, Karolowi, przekazałabym Ci pałeczkę, żebyś Tak, tak, znaczy, kontynuował ten wątek. tak, no oczywiście, że tak, w tym sensie, że wiedzą Państwo, wiecie, od razu przepraszam za tę spoufałość, ale ja gdzieś mam łączoną formę, mówię na Państwa, potem na Wy, więc od razu też się wytłumaczę. Tak, w tym sensie, że ta odpowiedź, którą ja nadużywam i tak jak już wielokrotnie mówiłem, to jest taka odpowiedź no niesatysfakcjonująca, czyli ta odpowiedź to zależy, jest dla mnie rzeczywiście najuczciwsza, prawda? No bo najłatwiej jest stanąć po którejś ze stron, prawda? I powiedzieć, że no nie wiem, te telefony są super narzędziem, korzystajmy z nich i to jest przyszłość, prawda? Albo stanąć po drugiej stronie i powiedzieć, telefony to totalne piekło, prawda? Powodują to, to, to i to i to. Tymczasem ja zawsze mówię, to zależy. Znaczy, zawsze też, tak jak w mojej książce, Kasiu, o której wspomniałaś, z nosem w smartfonie, prowokacyjnie niekiedy też trochę przyjmuję perspektywę młodych ludzi, żebyśmy
popatrzyli na ten świat z ich oczami, bo bardzo rzadko patrzymy z tej perspektywy, ale i być może nie ma w tej książce dużo o zagrożeniach, dlatego że o tych zagrożeniach przeczytamy w innych miejscach, ale w związku z tym, że to zależy, no oczywiście, że te smartfony mogą być narzędziem, nie chcę użyć słowa zbrodni, ale siły, prawda? Cyberbullying jest przecież w ogóle bullying szkolny, prawda? W ogóle przemoc szkolna jest zjawiskiem totalnie problematycznym, które też ma swoją bardzo dużą obecność, prawda, w mediach cyfrowych. No jestem głęboko przekonany, że są Państwo w stanie przywołać te sytuacje. Zresztą jak spotykaliśmy się i rozmawialiśmy, przygotowaliśmy się do tego webinaru, to Zuzia o tym opowiadała, o swoich własnych historiach ze swojego doświadczenia zawodowego, kiedy, no nie wiem, zostanie zrobiony mem z czyimś wizerunkiem, prawda, wpuszczonym w sieć, kiedy telefon staje się jakimś narzędziem zastraszenia, narzędziem wyśmiania, prawda, albo narzędziem wykluczenia, no bo wyobraźmy sobie taką sytuację, że jest grupa szkolna i nagle ktoś z tej grupy zostaje wyrzucony, prawda, więc rzeczywiście ten telefon również może być potężnym i negatywnym narzędziem też w kontekście procesu grupowego, prawda, też bycia w grupie, że tak to ujmę. Tylko ja zawsze zastanawiam się, na ile w takich sytuacjach sam zakaz, który oczywiście może być bardzo słuszny i bardzo pomocny i potrzebny, prawda, jeżeli okaże się, że w szkole jest rzeczywiście gigantyczny problem z przemocą cyfrową, i ten zakaz jest jednym z koniecznych elementów zatrzymania tej przemocy, prawda? I ja jakby tę sytuację kompletnie rozumiem, ale bardzo często sam zakaz niewiele zmieni, prawda? No bo jeżeli zastanowimy się, czy ta przemoc rówieśnicza wynika tylko i wyłącznie z tego, że młodzi mają smartfon i mogą to zrobić, prawda? Czy dlatego, że ten proces, prawda, no rzeczywiście jest w jakimś stopniu zakrzywiony i że być może potrzebny jest inny rodzaj pracy, prawda, z tymi młodymi ludźmi, no to myślę, że znowu ta odpowiedź nie będzie aż tak bardzo oczywista. I to jest moje takie światełko kontrolne, szanowni państwo, które zawsze pojawia mi się w głowach, dotyczące tego, że my niekiedy zakładając zakaz smartfonów, czy myśląc o zakazie smartfonów, zakładamy, że coś się zmieni natychmiast, prawda, jak za dotknięciem magicznej różdżki i oczywiście może się zmienić, prawda, są badania, które pokazują, że zakaz smartfonów w szkole, oczywiście też różnie rozumiany, powoduje, ostatnio norweskie, prawda, słynne badanie, które też jest tak szeroko komentowane, powoduje, że są lepsze wyniki w nauce, no jest mniej problemów ze zdrowiem psychicznym, też w tym sensie, że jest być może mniej przemocy rówieśniczej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Choć proszę też pamiętać, że kiedy mówimy o tym słynnym norweskim badaniu, to mówimy o badaniu, które miało miejsce w Norwegii, na określonej grupie, w określonym czasie, w określonym kontekście i w nauce nie jest do końca tak, że prawda, jeżeli coś prawda, zadziałało tu, to prawda, możemy to przenosić jeden do jednego gdzie indziej, no czynników jest całkiem sporo. Ale czy na przykład wyobrażam sobie taką sytuację rozsądnie prowadzonej edukacji medialnej od najmłodszych lat, która doprowadziłaby do tego, że oto wiemy, jak racjonalnie korzystać z narzędzi, prawda, i wiemy, co to jest przemoc. Bardzo silnie, prawda, pokazujemy, czym jest przemoc, jak w jaki sposób na nią reagować i w ten sposób też wychowujemy ludzi do tego, żeby byli obywatelami cyfrowymi. Również wyobrażam sobie, prawda, taką drogę. I to jest ten totalnie złożony dla mnie problem. I teraz może powiem taką kontrowersyjną opinię bardzo, dlatego że my bardzo często też jako osoby dorosłe, niezależnie czy mówię o nauczycielach czy rodzicach, w tym słowie zakaz smartfona widzimy bardzo często taką odpowiedź na wszystkie nasze bolączki, a niekiedy wręcz to być może zwłaszcza taki pretekst rodzicielski. Nie? Jak już mówimy, zaraz zabiorę ci tego smartfona, to już wiemy, że to jest najmniej o samym smartfonie, ale o jakiejś furii, prawda, jakiejś trudnej sytuacji, w której my sami jako rodzice jesteśmy. Bo jak już Państwu powiedziałem nieraz i powtórzę teraz nawet z wulgaryzmem, choć nie silnym, żeby nikogo nie obrazić, to używanie technologii przez młode osoby to jest cholernie skomplikowany temat. Cholernie nie w rozumieniu, że rzeczywiście powinniśmy wszystko wszystkim zakazać, ale
Można tę historię opowiadać naprawdę na wiele różnych sposobów, bo rzeczywiście ten smartfon może być bardzo różnym narzędziem w ręku młodego człowieka. I nie tylko w młodego człowieka oczywiście. Do higieny cyfrowej zaraz dojdziemy. To są bardzo ciekawe głosy, które łączą się z tym kolejnym pytaniem, czyli o tworzeniu w ogóle zasad funkcjonowania w szkole. Bo Państwo piszą o tym, że również nauczyciele, czy nawet sami dyrektorzy, Zuza się śmieje, modelują sytuację. To trochę jak rodzina przy stole w restauracji, tak samo nauczyciele. Wszyscy idziemy na tym samym wózku, mam Oczywiście, wrażenie. że tak. Więc to, dla mnie to jest bardzo mocno o tym, jak wprowadzamy te zasady, wspólne zasady dla wszystkich, i też to jest ciągle o modelowaniu. Ja mam wrażenie, że szkoła to jest zawsze o modelowaniu, że my naszym zachowaniem, my dorośli, modelujemy bardzo wiele sytuacji. W takim razie zastanówmy się wspólnie, jak dojść w szkole do racjonalnych i chyba takich zastosowalnych, nie wiem, przestrzeganych zasad w ogóle korzystania z telefonów. Jakie jest, Zuza, twoje doświadczenie w tym zakresie, szczególnie, że ty masz przegląd od najmłodszych do najstarszych w szkole? Tak, ja dodam od razu, że powiem tak, u nas zakaz stosowania smartfonów, telefonów w szkole podstawowej wyszedł tak naprawdę, była bardzo silna opcja rodzicielska. To rodzice, mówiąc szczerze, zgodziliby się na wszystko, byleby ich dzieci nie używały telefonów w szkole. Czego to się bierze? To mam wrażenie, że to było takie trochę przerzucenie na nas, nauczycieli, na radę pedagogiczną, na dyrektora, jego rozporządzenie, tak, czy na jakieś regulaminy szkolne, które są tworzone, odpowiedzialności za to, co dzieci robią w sieci. I to mi się średnio podoba. Dlaczego? Ponieważ cały czas no, mamy niestety takie doświadczenia, że w domach często też są poza kontrolą i z tymi problemami przychodzą później do szkoły. No bo często oni wychodząc ze szkoły na grupie, nie wiem, WhatsAppowej czy jakiejś innej, przenoszą problemy ze szkoły, później dowiaduje się, że tam, nie wiem, doszło do jakiegoś hejtu, czy do wysyłania jakichś zdjęć, które były, nie wiem, zrobione z ukrycia, czy coś takiego. Kolejni rodzice przychodzą, że coś takiego się pojawiło, pokazują mi screeny i teraz ja to mam rozwiązywać rzeczy, które gdzieś się pojawiły, już po szkole stały, więc tutaj ta kontrola, tak jakby to nie może być przerzucanie, tak, że rodzice na nas, a my nauczyciele na rodziców, tylko to musi być nasze granie do wspólnej bramki. Jeszcze dodam, że dzisiaj rozmawiałam z licealistami, bo miałam kilka takich zastępstw w starszych klasach, już no, trzecich, bo maturzystów już nie ma w szkole. I co oni mi powiedzieli? Bo wie pani, w psychologii to jest tak, że to, co denerwuje jednych, to jest to, co denerwuje nas w sobie, tak? Czyli wszyscy dorośli są przeciwko tym smartfonom, bo sami wiedzą, że mają problem. No, widziała pani konta facebookowe ludzi 50 plus? No i oni też to dostrzegają. W dodatku, kiedy się z nimi porozmawiam, bo nie ukrywam, że przed tym webinarem rozmawiałam sobie szczególnie w tych starszych klasach i w liceum, ale też w szkole podstawowej z uczniami na spokojnie, jakie jest ich zdanie. Z nimi da się fajnie porozmawiać na ten temat, tak? Oni naprawdę mają ciekawe spostrzeżenia. Oni widzą, że to może być problem, ale mają też jakieś rozwiązania i mają propozycje. Więc sądzę, że każda regulacja, każdy ewentualny zakaz czy regulamin korzystania z smartfonów powinien odbywać się w takich trójstronnych zebraniach. Rodzice, jasne, nauczyciele, no ale też uczniowie. Żeby uczniowie też wyrazili swoje zdanie, żeby nam na przykład powiedzieli, po co im ten telefon. Bo ja nieraz widziałam, że dla osoby na przykład, nie wiem, w spektrum autyzmu, czy osoby, która jest mniej towarzyska, ten telefon jest potrzebny, żeby się na przykład, nie wiem, wyciszyć, założyć kaptur, usiąść w kącie korytarza, poprzeglądać coś, tak, czy posłuchać muzyki.
odciąć się trochę od hałasu, który jest na przerwie, od, nie wiem, jakiejś lekcji, która, nie wiem, była nieudana. A czasami jest to jedyna forma komunikacji, na przykład z kimś spoza szkoły, kiedy coś złego się dzieje. To może być przyjaciółka z innej szkoły, czy nie wiem, z treningów i tak dalej. I nie wiem, ta osoba jest w emocjach, jest w tej szkole i ona tak czuje się trochę jakby uwięziona, tak? Skoro ja nie mogę w tym momencie, nie wiem, teraz jestem w tych emocjach i teraz chciałabym je wylać i napisać albo rodzicowi, albo koleżance z innej szkoły, co się u mnie dzieje, no to my tak jakby jeszcze pogłębiamy ten jej stan, tak? Natomiast z drugiej strony wiem, że dla wielu to może być też tak, że wszyscy mogą, znaczy nie, nie używam słowa wszyscy, że wiele osób może po prostu pójść trochę na łatwiznę i siedzieć w tym telefonie, tak? Zamiast zobaczyć świat wokół, tak? Bo dostrzegam to, że dla pewnych osób to jest ucieczka, jest to jakieś rozwiązanie danej sytuacji, jest to takie odcięcie się od świata rzeczywistego, a wszyscy tego potrzebujemy czasami, ale z drugiej strony bałabym się, że byłoby to nadużywane, tak? Że każda przerwa byłaby spędzona w telefonie. Więc tutaj myślę, że taka rozmowa trójstronna, trójstronne negocjacje czy trójstronne ustalanie zasad byłoby chyba z korzyścią dla wszystkich, bo my, nauczyciele, nie musielibyśmy albo surowo egzekwować czegoś, czego często może i do końca nie rozumiemy, albo widzimy wady tego, albo po prostu przestać udawać, że to egzekwujemy, bo nie jesteśmy w stanie być wszędzie i widzieć wszystkiego. Dla uczniów byłaby to jakaś moment, że mogę z tego skorzystać. No ale teraz pytanie jak, tak? Bo myślę, że do tego dążymy, że jak to tworzyć, jak przyzwyczajać dzieci i wprowadzać na tę ścieżkę korzystania z mediów. I to chyba jest dla nas najważniejszy problem. I powiem szczerze, że ja ucząc na co dzień w edukacji wczesnoszkolnej, ja mam te dzieci właśnie, które nie mają nic na początku, tak? Nie mają żadnego telefonu i tak dalej. I wcale tak, one mają doświadczenie na przykład grania na tablecie. Dlatego kiedy przychodzą do szkoły, gdzie jest zazwyczaj przestarzały sprzęt, na pierwszą lekcję informatyki w pierwszej klasie, to mi próbują tak palcem po ekranie jeździć, bo nie wiedzą, do czego służy myszka, tak? Także my też często mówimy, ach, oni teraz wszystko wiedzą, oni już od malutkości w tych telefonach, w komputerach siedzą, a tak naprawdę wcale nie. Oni nie mają aż takich umiejętności do korzystania z tych mediów i my, dorośli, musimy ich tego uczyć. I to na nas spoczywa właśnie na początku tej drogi chyba taka odpowiedzialność do tego, żeby pokazać im, jak mogą to wykorzystać dobrze. I ja bym się skupiała właśnie na tym. Jasne, mówić o zagrożeniach, czemu nie, ale żeby też pokazać, że no przecież mamy informatykę, wszyscy mają te telefony w rodzinie, oni to widzą, więc nie możemy ich tylko i wyłącznie straszyć zagrożeniami, prawda? Ja już czuję, że to przechodzimy do tego zagadnienia, jakim jest w ogóle edukacja medialna i higiena cyfrowa, ale chciałabym jeszcze nas zatrzymać w tym wątku tworzenia tych zasad funkcjonowania w szkole. Bardzo jestem ciekawa, czy mają Państwo takie doświadczenia wypracowywania w szkole wspólnie z uczniami zasad korzystania, bo mówiłaś, Zuza, że uczniowie też testują, czy ty zwrócisz uwagę im, że już żeby wyszli z telefonu, z gry, w którą grają. Jest pierwszy komentarz, że nie. Jestem bardzo ciekawa, czy ktoś jeszcze będzie chciał ochotę podzielić się tym doświadczeniem. Myślę, że niełatwe spotkać trzy strony: nauczycieli, uczniów, jeszcze rodziców do tego, bo trochę to jest o tym jednak przerzucaniu odpowiedzialności. Łatwiej jest powiedzieć, mimo że Karol na początku mówił, że wcale niełatwo powiedzieć zakaz telefonów w szkole. Ja podpiszę się pod wszystkim, co powiedziała Zuzia. I moją główną rekomendacją, choć najtrudniejszą, jest rzeczywiście partycypacyjne rozwiązanie tego wyzwania, czy podejście do tego wyzwania.
Choć no, jest to totalnie skomplikowane, prawda? Dlatego, że to powiedzenie zakaz używania smartfonów, prawda, jest takim rozwiązaniem, które wydaje, jakby już mówimy koniec, sytuacja się rozwiązała. A ja bardzo często wychodzę z założenia, że jest to taka sytuacja szalenie antagonizująca, prawda? No bo ona bardzo często zamiast poprawiać jakąś sytuację, zwłaszcza jeżeli mamy jakieś relacyjne kłopoty, powoduje jeszcze większy bunt i wymyślanie alternatyw, bo nie wiem, czy Państwo zdają sobie sprawę z tego, no Państwo są nauczycielami, to pewnie zdają sobie Państwo sprawę z tego, że obecnie też powstał cały ruch młodych osób związany z tym, jak obejść zakaz używania smartfonów. Więc mamy mówienie o zapomnianym telefonie, którego nie można odłożyć, albo kupowaniu jakiegoś, wiecie, udawanego telefonu, który oddajemy. No jakby Polak potrafi, moglibyśmy w ten sposób powiedzieć. Ja się trochę śmieję, bo ja zawsze lubię takie oddolne działania uczniów, które hakują system. Ja się zawsze stawiam po stronie młodzieży, choć z drugiej strony no, trochę to jest o cwaniactwie, nie? I o jakiejś takiej cesze, która być może nie powinna być też jakoś tak silnie wspierana. Ale dla mnie to rozmowy z młodymi ludźmi, one są zupełnie fascynujące, no bo ja z takimi dialogami, o których powiedziała Zuzia, mam do czynienia również non-stop. Kiedy ja mówię, a co wy myślicie, że dorośli uważają, że wy wszyscy jesteście uzależnieni od technologii? A proszę pana, moja mama ciągle siedzi na Instagramie, a nauczycielka coś, a czy widział pan profil tej osoby? I tak dalej, i tak dalej. No to jest bardzo ważna sprawa i to, co Zuzia powiedziała, jest dla mnie ultra ważne. Rodzice, którzy przychodzą do szkoły i mówią, ma być zakaz smartfonów, ja też diagnozuję bardzo podobną sytuację. Czyli to jest próba być może też jakiejś siły czy władzy, prawda, która jest w tym miejscu pokazywana, no ale też próba rozwiązania jakiegoś problemu, który ma miejsce. Słuchajcie, ja ostatnio byłem na spotkaniu autorskim w Bytomiu, dobrze mówię, Bytom Śląsk, w Bytomiu. Prowadziła to spotkanie zresztą i pojechałem na zaproszenie cudownej Kasi Michalskiej. Jeżeli ktoś zna Kasię Michalską, to napisać w komentarzu. I Kasia Michalska prowadziła ze mną to spotkanie i zauważyła jeden bardzo ciekawy wątek, czyli taki, że jak mamy na przykład uzależnienie od alkoholu w domu i to dziecko przychodzi do nas do szkoły, to my wiemy, jak reagować, co robić, jak pomóc i być może Piotr Płonka napisał, Kasia jest świetna, ja też uważam, że Kasia jest świetna. Mamy rozwiązania, nie? Znaczy wiemy, jak otoczyć opieką dziecko, a proszę zobaczyć, w sytuacji, kiedy dziecko wychodzi z domu, gdzie jakby po pierwsze jest puszczone samopas z technologią, w tym sensie, że nikt się nie interesuje, to dziecko gra do nocy, ogląda, prawda, wszystko, co może tam oglądać, dlatego że rodzice mają to w nosie, no bo to jest twój świat, nie będziemy się tym interesować. Widzi tych rodziców, który non-stop siedzi z nosami w smartfonach, czyli ma bardzo złe wzorce korzystania z technologii. Być może nawet już wszedł na poziom uzależnienia behawioralnego, prawda, od nowych technologii. I on przychodzi do tej naszej szkoły, to my mu jeszcze potrafimy bardziej dowalić. Nie? W tym sensie, że nie widzimy szeregu procesów czy czynników z tyłu, ale jeszcze bardziej wzmagamy poczucie winy. Ja jestem teraz w lekturze takiego bardzo ciekawego tekstu. Odgers nazywa się badaczka, którego napisała, który w tłumaczeniu na język polski mówi, żebyśmy nie shamingowali, nie zawstydzali też młodych osób, że korzystają z mediów cyfrowych. Oni mogą korzystać źle, prawda, oni mogą robić bardzo wiele nie tak rzeczy w tych mediach cyfrowych, ale my jesteśmy dorośli i też nasz język i nasze mówienie i nasze komunikowanie powinno być dorosłe. W sensie, że powinniśmy wspierać niezależnie od sytuacji. A po drugie, czy właściwie już po trzecie, czy po czwarte, bo tych wątków nam się zrodziło całkiem sporo, to co Zuzia powiedziała na samym początku, słuchajcie, dla mnie też jest cholernie ważne. No jak robimy zakaz smartfonu, który ma obowiązywać w tej szkole, tylko wszystkich. Dzieci. To tylko wszystkich. Dzieci. No to jakie my wzorce? Czy jaki komunikat my dajemy? Znaczy, że są jakieś wiecie, jakieś nierówne siły. A te dzieciaki robią w smartfonach no, rzeczy przeróżne. Z jednej strony, jak ja idę do tych dzieciaków i mówię, a co wy myślicie o zakazie smartfonów, no to oczywiście czasami mi ściemniają, bo taką ulubioną odpowiedzią jest, bo proszę pana, nie może być zakazu smartfonu, bo my nie będziemy mogli zadzwonić do mamy, jak nam się coś stanie. Ja mówię, no nie ze mną te numery, słuchajcie. Ja już swoje widziałem na oczy, mówmy poważnie.
No i wtedy padają bardzo dobre argumentacje. Znaczy dobre nie w tym sensie, że musimy się z nimi zgadzać, ale one są dobre, bo perspektywa uczniów nagle jest zrozumiała. Bo nagle dzieciaki mówią, no ale dlaczego my mamy mieć ten zakaz smartfonów, skoro my nie rozumiemy, bo przecież możemy sobie znaleźć tę informację, o której pani mówi szybko, coś sprawdzić, coś dodać, nie? Albo mam zupełnie takie opowieści, jak mówiła Zuzia, czyli... bo my mamy tyle tumultu w tej szkole, że ja chcę sobie chwileczkę odstresować, prawda? Zobaczcie, my robimy zupełnie to samo, my od czasu do czasu też się, prawda, odstresowujemy w tych smartfonach, bo kolejnym problemem, szanowni państwo, jest to, że kiedy my wprowadzamy zakaz smartfonów i mówimy, będzie zakaz smartfonów, to nie tłumaczymy dlaczego. Znaczy nie mówimy z jakiego powodu, nie mówimy swojej perspektywy, czyli na przykład takiej perspektywy, ja jestem nauczycielem i to, że wy siedzicie z nosami w smartfonach, powoduje, że ja, prawda, może przesadzam w tym mówieniu, prawda, no bo też rozumiem, trzeba podjąć jakieś też decyzje. Ale ja mam wrażenie, że ten zakaz smartfonów stał się jakimś takim z jednej strony kukułczym gniazdem, którym się przerzucamy wzajemnie, a po drugie rzeczywiście jakimś takim... takim słowem, które bardzo często w ogóle nie jest o zakazie smartfonów, ale o jakimś trudności w budowaniu podmiotowych relacji, prawda, trudności w wchodzeniu w jakiś kontakt i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to jest dla mnie duże wyzwanie, bo rzeczywiście ja się zgadzam z Zuzią w pełni absolutnie. My bardzo lubimy straszyć technologiami, które bardzo często są przerażające i bardzo często mechanizmy tych mediów cyfrowych są szkodliwe. Jak ktoś zajrzał do mojej książki, to wie, że ja być może na tej drugiej stronie się skupiam, ale bardzo rzadko pokazujemy, jak dobrze korzystać, jakie praktyki, prawda, są dobre, bo to modelowanie postaw jest dla mnie ultra, ultra kluczową sprawą w ogóle w mówieniu o nowych mediach i o mediach cyfrowych w życiu młodych ludzi, nie tylko młodych ludzi, bo my, szanowni państwo, sobie mówimy o dzieciakach, ale zastanówcie się, kto z was wpada w nosy w smartfonach, kiedy ma się czegoś nauczyć albo sprawdzić jakąś klasówkę, nie? Oj, ten smartfon wtedy jest doskonałą, prawda, formą ucieczki. A mówimy o podobnym mechanizmie, no jak jest nudna lekcja chemii albo nudna lekcja historii, ja nawet nie mówię o tym, że ona ma nie być nudna, bo lekcje mogą być nudne i do tego też powinniśmy przygotować uczniów, no to słuchajcie, niech pierwszy rzuci kamień ten, kto by tam, prawda, nie zajrzał sobie gdzieś na bok. Niezależnie od tego, czy tym bokiem będzie patrzenie przez okno, prawda, martwe, czy smartfon, tymczasem to rzeczywiście technologia jest gdzieś naszym jakimś takim rozwibrowanym wrogiem, niekiedy bardzo słusznym, ale niekiedy, myślę, wylewamy dziecko z kąpielą, przygotowując do tej technologii w taki bardzo odpowiedzialny sposób. Czy ja mogę dodać coś od razu? Mogę. Oczywiście, bardzo proszę, czekam na to. Powiem tak, mówiłam o tej mojej klasie mechatronicznej, gdzie są sami chłopcy. Znaczy jest tam jedna dziewczyna, ale raczej trzyma się na uboczu, więc oni się wybijają naprawdę na pierwszy plan. I ja z nimi po prostu porozmawiałam, że przeszkadza mi to, tak, że wchodzą na lekcje języka polskiego. Wytłumaczyłam, że materiału jest dużo, że sami przyznali, że dla nich język polski nie jest najciekawszą lekcją świata, ponieważ oni wolą rozszerzoną informatykę, tak, i inne sprawy. Wiedzą, że polski jest ważny, bo muszą go zdać na maturze, więc tam o tyle fajnie, nie wiem, czy to jest kwestia też tego, że to jest męska klasa i ścisłowcy, po prostu konkrety przyszły. Ja im powiedziałam, co mi przeszkadza. Oni powiedzieli, przyznali mi rację, że tak, że rzeczywiście tracimy czas, mniej wtedy robimy na lekcji, więcej ewentualnie muszą sobie nadrobić w domu. Mamy tylko 4 godziny polskiego, materiał jest ogrom, wiadomo, podstawa programowa jeszcze nie jest odchudzona i nie wiadomo, kiedy będzie. Więc ustaliliśmy, że wchodząc do klasy, zostawiają na pierwszej ławce ekranem do dołu telefony. I wprowadziliśmy to mniej więcej 2 miesiące temu i rozmawiałam jakiś czas temu z nimi, co to dało. No i powiedzieli, że o, mają notatki w zeszycie z tego czasu, bo
często było tak, że gdzieś tam, kiedy mieli słuchać i robić notatki, to gdzieś tam uciekała im ta uwaga właśnie do tych telefonów, tak? Bo ja widziałam, że to były takie ich automatyczne po prostu zerknięcia czy wyjmowanie z tej kieszeni, tak? A teraz, kiedy tego telefonu nie ma przy nich fizycznie, no to rzeczywiście wiedzą, że na tym nudnym języku polskim, gdzie omawiamy nudną odprawę posłów greckich, dobra, no to ja się trochę skupię i coś tam napiszę w tym zeszycie. I sami mi powiedzieli, że rzeczywiście mają więcej notatek w zeszycie. Rzeczywiście ta ich koncentracja, nie twierdzę, że jest stuprocentowa przez 45 minut, no ale rzeczywiście gdzieś tam trochę się to poprawiło. Ale to wyszło z tego, że ja im powiedziałam, dlaczego to jest problem, wytłumaczyłam, co mi przeszkadza i no rzeczywiście zrobiliśmy ten eksperyment i doszli do wniosku, że rzeczywiście być może tak jest lepiej, tak? Oczywiście nie powiedzą mi tego wprost, wow, pani świetnie to rozwiązała, teraz kochamy język polski. Podejrzewam, że nigdy mi tego nie powiedzą przez 4 lata. No ale jest ten taki, no, szczebelek wyżej, tak? Więc będę się tego trzymała i myślę, że idziemy w dobrą stronę. Natomiast w klasach młodszych wprowadzanie w ten świat cyfrowy, miałam taką sytuację, ja wiem, że to była kwestia pandemii, ale umówiłam się z rodzicami, że tworzymy wspólną grupę WhatsAppową, gdzie dzieci zamknięte wtedy w domach mogą pod naszym okiem, okiem dorosłych rozmawiać. I to był chyba strzał w dziesiątkę, ponieważ oni uczyli się przy nas rozmawiać, kiedy pojawiło się czegoś za dużo. Ktoś na przykład męczył jakimiś, nie wiem, memami, które cały czas wysyłał. My zwracaliśmy delikatnie uwagę, że być może tego jest za dużo, tak? Nie wiem, Stasiu, może trochę mniej, może jeden dziennie, żeby nas rozśmieszyć, ale kiedy jest ich 10 czy 20, to jest tego za dużo. Jeśli ktoś na przykład zaczął prowadzić rozmowę tylko z jedną osobą, a cały czas powiadomienia przychodziły do wszystkich, to też delikatnie powiedzieliśmy, ok, teraz rozmawiacie same ze sobą, tam Kasiu, Asiu, to przejdźcie na prywatny czat, tak? I wtedy nie będziecie wszystkim przeszkadzać. I ta grupa, ona istniała bardzo długo. Później rodzice powoli zaczęli z niej wychodzić, no bo rzeczywiście widzieli, że dzieciaki gdzieś tam, na początku to były telefony tylko rodziców, potem w trakcie, kiedy zaczynały dzieci mieć swoje numery, no to gdzieś tam były dodawane, potem rodzice odchodzili, zostałam z dorosłych chyba już tylko ja i kilkoro rodziców, tak powiedzmy z trójki klasowej i ta grupa, ona poszła z nimi dalej, tak? Być może, znaczy inaczej, ja jestem pewna, że oni mają swoje grupy już tam gdzieś prywatne, ale wiem, że zrobiliśmy wszystko jako dorośli, żeby nauczyć ich funkcjonowania w tym świecie, tak? Że gdzieś pod naszym okiem uczyli się rozmawiać, uczyliśmy, jak zwracać uwagę delikatnie, tak? Bo nie robiliśmy awantury, tam, ej, Stasiu, głupi jesteś, nie rób tego, tylko powiedzieliśmy, dlaczego to jest męczące i w ten sposób gdzieś tam uczyliśmy. Wiem, że teraz może to jest trudniejsze, ale może to też jakaś podpowiedź dla rodziców, tak? Ja na przykład takie rzeczy podpowiadam rodzicom właśnie w klasie drugiej, trzeciej, bo wiem, że oni często myślą, ach, ten problem jest dopiero przed nami, ale telefon już dają, a myślą, że te dzieci dopiero gdzieś, nie wiem, że dopiero nastolatkowie mają problem z korzystaniem z telefonów, a tak naprawdę i zostawiają ich samych z tym narzędziem, tak? Więc ja już takie rzeczy na przykład na zebraniach rodzicielskich prowadzam jakieś elementy warsztatów, tak? Rozmawiam na temat tej edukacji medialnej z nimi, no oczywiście z dziećmi też, ale też z rodzicami, bo mam wrażenie, że rodzice często nie zdają sobie sprawy, że problemy mogą przyjść wcześniej, a mogą w ogóle nie przyjść, jeśli odpowiednio do tego podejdziemy. To ja też, Kasiu, ad vocem, jeśli pozwolisz, bo Zuzia powiedziała genialną w ogóle rzecz, którą ja bym chciał jeszcze bardziej podkreślić. Poproszę zobaczyć, ja przepraszam, Zuziu, że tak teraz powiem, co ty zrobiłaś, ale ja się zachwyciłem totalnie tym, o czym powiedziałaś. Zobaczcie, na 3 dni zrobimy próbę i będziemy
pracowali teraz być może moją metodą z tego względu i zobaczymy, co się stanie, nie? Bo proszę zobaczyć, jak bardzo często ten zakaz smartfonów zrzucamy na uczniów jako karę, nie? Znaczy on jest wprowadzany, no bo już sobie inaczej nie możemy z wami poradzić, bo może nie możemy, ja oczywiście tego kompletnie nie oceniam. I mówimy, o, będzie zakaz smartfonu, nie? Jakby łup. Co tak jak powiedziałem, nie pomaga w budowaniu relacji. Ale zobaczcie, przetestujmy, czy więcej zapamiętacie, czy może ta metoda jest lepsza, czy zobaczcie, od razu inaczej budujemy też podmiotowość tego młodego człowieka, prawda? No oczywiście mówimy tutaj o klasie starszej, choć ten przykład młodszy też mnie absolutnie zachwyca, ja już go znałem, bo sobie o nim rozmawialiśmy, dlatego że proszę zobaczyć, jak łatwo nakrzyczeć na nasze dziecko, co ty nam wysyłasz, nie wysyłaj tego, wyłącz się, nie? Słuchaj, tak się nie powinno robić z tego względu, że w tej zupełnie zmienia komunikat i staje się czymś, co bez jakiegoś, wiecie, nie chcę powiedzieć traumy, ale jakiejś krzywdy, prawda, zostanie zapamiętane na długie lata. I jeszcze jedna rzecz, o której zapomniałem powiedzieć wtedy, kiedy przed chwilą mówiłem. Pani Paulina Szymborska napisała też bardzo ważną rzecz, którą ja bym bardzo chciał, żebyśmy też zapamiętali. Być może powiem to z perspektywy teraz naukowca, czyli osoby, która zajmuje się też badaniem mediów. Ta moja odpowiedź, którą ja powtarzam, czyli to zależy, ona jest na tyle też ważna, żebyśmy mieli ją z tyłu głowy, dlatego że pamiętajmy, że smartfon smartfonowi w ręce nierówny. Nie dlatego, że korzystamy z różnych modeli tych smartfonów, albo że mają różne funkcje te smartfony, ale też dlatego, że jesteśmy inaczej podatni na różnego rodzaju bodźce, prawda? Jesteśmy innymi osobami, mamy inne potrzeby, inne preferencje, inną osobowość, inaczej korzystamy z mediów cyfrowych, co innego lubimy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc ja też nie jestem takim największym fanem sformułowań, że coś szkodzi w takim samym stopniu wszystkim albo odwrotnie. Czyli że wszyscy są tacy sami i używają tego samego w taki sam sposób, nie? My bardzo lubimy sobie mówić, nie wiem, to wszystko przez te smartfony, ci młodzi tylko z nosami w smartfonach. Ja tak cały czas żongluję tytułem mojej książki, no bo mam to gdzieś z tyłu głowy, to z nosem w smartfonie było takim rozwibrowanym właśnie słowem kluczem. I ja cały czas mam świadomość, że jako ekspert, jako osoba, która uczestniczy w różnego rodzaju spotkaniach, ja być może też tylko zamydlam różne rzeczy, bo ja cały czas mówię, popatrzmy szeroko, zobaczmy jak ten świat może być złożony pod wieloma względami. Ale ta postawa jest moim zdaniem najbardziej adekwatna, prawda? No bo możemy mieć klasę, w której jedynym rozwiązaniem będzie radykalny zakaz smartfonów, dlatego że mamy przemoc, dlatego że mamy problem z relacjami, prawda, które też nie są realizowane z pomocą mediów cyfrowych, czyli oni nie gadają ze sobą na smartfonach, bo oczywiście też mogą gadać na smartfonach, prawda, bo mogą nas obgadywać jako nauczycieli, nie, łatwiej w ten sposób. Co też jest jakąś fajną, rozumiem, potrzebą, choć pewnie my byśmy się denerwowali, nie? Oczywiście wtedy zakaz jest może najlepszym rozwiązaniem, ale na pewno, wiecie, no są klasy, które, nie wiem, świetnie pracują, które, z którymi łatwo jest pracować, prawda, które mają, czy szkoły, prawda, które, no nie wiem, mają dużo projektów cyfrowych, które uczą bardzo wyraźnie, prawda, no, jakichś przyszłych kompetencji związanych też z kompetencjami cyfrowymi. I ta sprawa rzeczywiście nie jest aż tak bardzo oczywista, ale na pewno, to co Zuzia powiedziała przed chwilą, no takim ważnym aktorem, który totalnie powinien nas wspomagać w tym, co robimy, są rodzice i którzy, tak jak już powiedziałem, też mają całkiem sporo za uszami w kontekście tego, jak tej technologii używają w domu i jak uczą jej używania. To ja czuję, że tu mamy most. Podsumowując, jak tworzyć zasady, wyszło nam, że trzeba z uczniami porozmawiać, trzeba z rodzicami porozmawiać, że to się nie może odbyć bez kontaktu, wyjaśniania rodzicom. Czyli rozmawiamy i wyjaśniamy uczniom, dlaczego wprowadzamy pewne zasady. Najlepiej byłoby je wspólnie wypracować. Wiem, że Zuziu na naszym spotkaniu roboczym mówiłaś, że nawet dzieci w pierwszej, drugiej klasie doskonale wiedzą, że coś im przeszkadza, że coś jest dla nich niekorzystne, więc
Korzystajmy z tego, że dzieci nie przychodzą przecież do szkoły jako biała karta. One naprawdę mnóstwo wiedzą, często w niektórych obszarach więcej niż my dorośli, bo po prostu są już doświadczone i też często obserwują różne sytuacje i mają krytyczny głos na temat mamy, która siedzi non-stop na Instagramie i przyjmujmy to. Głos z czatu, który mniej się wybrzmiał w Waszych wypowiedziach, to jest pracowanie z telefonem, czyli świadome wykorzystanie telefonu na przykład do poszukiwania informacji, do jakiegoś projektu, czy do innych rozwiązań, więc to jest kolejny... To ja jeszcze, Kasiu, przepraszam, tak. Takie przejdę słowo, bo też nie demonizujmy telefonu, w tym sensie, że z moich jakichś badań z młodymi ludźmi, trochę starszymi młodymi ludźmi, bo ja prowadziłem takie badania w tym temacie z uczniami, uczennicami klas 7 i 8. Młodzi ludzie, na moje pytanie, czy na przykład atrakcyjna lekcja to ta lekcja, która ma technologię zawsze, odpowiedzieli nie. Atrakcyjna lekcja to po prostu ciekawa lekcja. I to znowu nie chodzi o to, żebyśmy stawali na rzęsach, prawda, i stosowali Bóg wie jakie metody, bo też możemy mówić, słuchajcie, teraz będzie nudna lekcja, skupmy się, potraktujmy to jako zadanie, prawda, i przejdźmy przez ten temat razem. Ale jeszcze jedną rzecz, przepraszam, że ci tak bardzo przerywam, ale boję się, że zapomnę. Tak jak powiedzieliśmy, uzgadnianie perspektyw też dotyczy, słuchajcie, żebyśmy my w ogóle rozumieli, co się dzieje. Bo proszę zobaczyć, jak łatwo nam jest ocenić ucznia, którego widzimy. Mam akurat książkę moją przy sobie, z nosem w smartfonie sobie siedzi, nie na lekcji. I my jako nauczyciele mówimy, no tak, on znowu nie uważa. Nie? I on oczywiście może nie uważać, bo to może być gra, może być milion różnych dziwnych rzeczy, ale równie dobrze, jak porozmawiamy, a co wy tutaj robicie, to może się okazać, że co ci uczniowie robią? A że sprawdzają teraz, co my mówimy, prawda? Albo że poszukują dodatkowych informacji, prawda? I tak dalej, i tak dalej. To oczywiście też może być problematyczne, prawda? No bo nie skupiają się na tym, co my mówimy w tym momencie, więc być może warto sobie, skoro wy tak robicie, no to słuchajcie, teraz ja mówię 10 minut, później będziecie mieli 5 minut na poszukanie, prawda, tej informacji i pogadamy sobie na ten temat. Ale to jest dla mnie też, szanowni państwo, cholernie ważne, żeby to mówienie o perspektywach nie było tylko takim mówieniem pod tytułem, bo mnie przeszkadza, wam nie przeszkadza i sobie na tym popracujemy, ale żebyśmy też postarali się empatyzować, prawda, z tymi młodymi ludźmi w takim kontekście, co im daje ten świat, co oni tam robią, czy rzeczywiście nasze założenia na ten temat nie są kompletnie mylne. To ja mam ostatni punkt podsumowujący, jak tworzyć te warunki. Na czacie się pojawiły alternatywy, czyli dajmy uczniom i uczennicom przestrzeń w szkole, kąciki, wychodzenie na dwór, wybiegiwanie się, czy przestrzeń, gdzie można alternatywnie robić coś innego. To bardzo dla mnie łączy się znowu z książką Magdaleny Bigaj o wychowaniu przy ekranie, że jeżeli my nie pokazujemy, bo tam jest perspektywa rodzicielska, innej alternatywy, nie tylko ja ci zabiorę ten telefon i powiem zakaz, tylko dajmy coś w zamian. Ja wiem, że to jest bardzo trudne i często w ogóle nie realizowalne zarówno w domu i w szkole, ale to jest pewna perspektywa do tworzenia zasad funkcjonowania. Czyli mamy rozmowę z uczniami, rozmowę z rodzicami, wyjaśnianie, pracę z i inne możliwości, zarówno klasowe, jak i korytarzowe. Nie wiem, czy ty, Zuziu, coś chciałaś, bo widziałam twoje kiwanie głową, bo my dużo o bieganiu rozmawiałyśmy roboczo. Tak, tak, tak. I wydaje mi się, że to ciągle jest problem w szkołach, bo ja znam też warunki szkolne. Kiedy szkoła jest przepełniona, to my naprawdę mamy problem, nie wiem, ze stworzeniem kącika ciszy, tak? Ja marzę o czymś takim w mojej szkole i będę cały czas optowała i szukała takiej alternatywy. Ja na przykład mam to szczęście, że mamy bardzo szerokie korytarze i na moim korytarzu jestem z koleżanką z klasą równoległą, tak? Mamy 2/3 klasy i mamy cały korytarz praktycznie dla siebie, więc my go sobie możemy podzielić i dajemy chłopakom tutaj piłkę, wy sobie tutaj podajecie, wy tutaj ewentualnie się czasami łączą ze sobą, no, żeby była też integracja klas, ale mamy kącik, gdzie mogą, nie wiem, dziewczynki sobie poskakać na skakance, czy ktoś tam w gumę, bo pokazujemy, jak w gumę skakać i tak dalej. W klasach młodszych ja cały czas powtarzam, że dzieci, no,
jak one się nie wyruszają na tej przerwie, tak? Jak one nie się nie wybiegają, nie wyjdziemy z nimi, nie wyskaczą się i tak dalej, to trudno oczekiwać od nich, że oni przez 45 minut będą siedzieć. Znaczy ja nie oczekuję akurat od moich uczniów, że będą siedzieć 45 minut, bo też krążą po klasie, przyjmują różne pozycje, ale oni na przykład nie mają potrzeby sięgania po telefony, bo ci chłopcy grają w piłkę, dziewczyny sobie coś tam tworzą, część dziewczyn też gra w piłkę oczywiście, ale coś robią razem, ruszają się, wychodzimy. I ja nie widzę osób, które byłyby znudzone, tak? Siedziałyby i czekałyby na to, żeby, nie wiem, pograć na tym telefonie. A wiem, że grają w domu, tak? Więc rzeczywiście te przerwy muszą być atrakcyjne. Myślę, że w starszych klasach też to się da zrobić, tylko trzeba mieć też pomysł i zapytać ich, co by ich interesowało, tak? I zaakceptować, że niektórzy będą potrzebowali jednak wyciszenia w kapturze i z własnym telefonem, tak jak mówił Karol, to zależy i też tego się trzymajmy. Widzę, że Ola nam wkleja komentarze z Facebooka, bardzo za to dziękuję, gdzie są informacje o tym, że właśnie pytajmy młodzież, dzieci, uczniów swoich o to, jak wykorzystać telefony, czyli jak pracować z telefonem na lekcji, czyli nie tylko, czy potrzebują technologii na lekcji, ale również jak to wprowadzać, bo często możemy się dowiedzieć, że są jakieś ciekawe aplikacje, które na przykład w naszym projekcie mogą zadziać. Kolejne komentarze, których nie jestem chwilowo w stanie przeczytać, ponieważ chciałam zadać to pytanie, czyli jak te zasady funkcjonowania, bo już nam trochę wybrzmiało, łączyć z edukacją medialną i z higieną cyfrową. Ja w ogóle boję się tego sformułowania higiena cyfrowa, bo ono jakoś tak złowieszczo dla mnie brzmi. Higiena to co? Mam sobie sama limitować, nie używać? Jak wytłumaczyć w ogóle higienę cyfrową młodym osobom? Jak w ogóle podejść do tego tematu? Co to powinno dla mnie jako nauczycielki, ale też dla moich uczniów znaczyć? Więc jak to jest z tą higieną cyfrową i jak to jest z tą edukacją medialną? Chociaż czuję, że już trochę o tym dzisiaj było. No słabo jest. Zuziu, słabo zaczynaj. jest z higieną. Zuziu, zaczynaj. Dobra, to ja powiem, jaka jest perspektywa uczniów, bo to jest też taka ciekawa rzecz, jak pytam się dzieci, mamy takie lekcje w klasach 1-3, co nam daje internet, tak? No dla nich internet jest głównie związany teraz ze smartfonami, bo już rzadko kto siada teraz, żeby skorzystać z internetu. To wiecie, od czego zaczynają? Od oszustw, od kradzieży bankowych, od tego, że ktoś może ich skrzywdzić, ktoś się będzie podszywał pod kogoś i tak dalej. Więc oni już w klasach młodszych są nastawieni na to, że internet to jest zagrożenie. Po czym ja nie wiem, czy oni chcą albo myślą, że ja oczekuję tych odpowiedzi, tak? Czy mają tak powtarzane też w domu? Ale rzeczywiście ta perspektywa bardzo mocno wybrzmiewa. Dopiero potem, kiedy jej mówię, ale słuchajcie, a są jakieś pozytywy, no to rzeczywiście mówią, no tak, mogę porozmawiać z kuzynką, tak? Nie wiem, na Zoomie czy gdzieś tam. Mogę poszukać informacji na jakiś temat. A ja lubię rysować, więc sobie korzystam z Pinteresta i szukam możliwości, jak sobie to, albo na YouTubie puszczam sobie filmik, jak gdzieś tam, albo słucham muzyki. Więc zaczynają wymieniać dużo pozytywnych, fajnych rzeczy, które gdzieś ich również wzbogacają, ale na początku zawsze są te złe. Więc po pierwsze, staramy się im wytłumaczyć, myślę, że wszystkie panie w mojej szkole w klasach 1-3, że internet daje mnóstwo możliwości. I to pokazujemy również na edukacji informatycznej, ale też na co dzień, jak na przykład poszukać jakąś informację, jakie są możliwości. Pokazujemy im alternatywy, tak? I tak dalej. Więc to już samo to też nastawienie, że ja mogę korzystać w dobrych celach, to dla mnie już jest jakaś higiena cyfrowa. Natomiast mam też dzisiejszą perspektywę z liceum, gdzie oni sobie naprawdę zdają sprawę, że czasami korzystają za dużo. I oni o tym mówią wprost, tak? Dzisiaj dziewczyna w trzeciej liceum mówi mi, tak, ja już mam czasami tak, że widzę sama, że na tym TikToku za długo siedzę, bo już zaczynają mnie, nie wiem, oczy boleć, głowa i tak dalej. No to wtedy odkładam, albo wiem, że kiedy mam się uczyć, to co robię? Rzucam telefon na łóżko, żeby był jak najdalej, bo ja wiem, że ja po niego sięgam. Więc oni naprawdę
wiedzą, co mają robić. Wiedzą też, że też to wybrzmiało dzisiaj. Jak jadę na weekend w góry, to moja bateria rano jest taka sama, znaczy moja bateria wieczorem jest taka sama jak rano, bo ja idę w górach, zachwycam się tym, dobra, ewentualnie zrobię zdjęcie. Ja nie mam potrzeby wtedy siedzenia i śledzenia czegoś. Czyli oni doskonale sobie zdają sprawę, że mając alternatywę, mając ciekawie spędzony czas z rodzicami, z przyjaciółmi, oni tego telefonu tak naprawdę nie potrzebują. Więc myślę, że dużo takich rozmów i takiej ich perspektywy, ale też podzielenia się swoją, bo ja sama się przyznaję, że czasami, szczególnie po ciężkim dniu, wczoraj byłam w komisji maturalnej ustnej i byłam tak wycieńczona naprawdę mentalnie, fizycznie i duchowo i jak tylko można było i emocjonalnie, bo to też niezwykłe emocje są, że ja po prostu usiadłam, zrobiłam sobie herbatę i spędziłam godzinę przerzucając, tak scrollując Instagrama. Na nic więcej naprawdę nie miałam siły. I tyle. I też trzeba to zaakceptować, że czasami tak jest. I to jest absolutnie, ja się pod tym totalnie podpisuję, dlatego że ja tu widzę dwa problemy. Znaczy, po pierwsze, bardzo często myślę, i to jest trochę takie zdanie, które ja powtarzam teraz niemal, że w każdym spotkaniu, w którym uczestniczę, około książkowym, że my bardzo często mylimy higienę cyfrową ze sterylizacją. Czyli bardzo często uznajemy, że higiena cyfrowa powinna być jakimś takim ruchem związanym z zakazem albo kompletnym odłożeniem. Ja bardzo często lubię porównywać higienę cyfrową czy edukację medialną prowadzoną w takim duchu do edukacji seksualnej. Nie, my bardzo często rozumiemy, że edukacja seksualna ma być taką edukacją do kompletnego zakazu, przestraszenia, prawda, i w ogóle obrzydzenia całego, nazwijmy to, procederu, że tak to ujmę. Ja tutaj widzę, jakoś totalnie empatyzuję na czacie z panią Pauliną Szymborską, z którymi opiniami naprawdę rzeczywiście się zgadzam, bo one też grają kompletnie do tej bramki, którą przedstawiła nam Zuzia. Bo proszę zobaczyć, jak na przykład gigantycznym problemem jest język, którego używamy do opisu internetu, prawda? Czyli mówimy, coś ci zrobi z mózgiem, bla, 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 bla. Nie mówię bla, 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 ignorując te problemy, tylko po to, żeby wyolbrzymić, prawda, też te problemy w Państwa głowach. Czy tak się może zdarzyć? Może, prawda? Ale proszę zobaczyć, jak ten sposób opowiadania, odwołam się do tego tekstu, który teraz przeglądam, takiego shamingowania trochę młodych osób, prawda, zawstydzania młodych osób, że korzystają z mediów cyfrowych, no powoduje, że rzeczywiście ten obraz internetu staje się jakimś takim obrazem piekielnym. I Zuzia tutaj zapytała, czy te dzieciaki same w to wierzą, prawda, odwołuje się do tej sytuacji, kiedy dzieciaki powiedziały, że kradzieże, prawda, w internecie, czy mówią to, co chcemy usłyszeć, jedno i drugie. Czyli bardzo często dzieciaki mówią nam dokładnie to, co wiedzą, że my chcemy usłyszeć, robiąc dalej swoje, co jest dalej gigantycznym problemem, bo nam tylko się wydaje, że wdrożyliśmy, prawda, jakieś rozwiązanie, ale bardzo często ja się mierzę z tym też osoba dużo pracująca z młodymi ludźmi, kiedy pytam, a co ty tam myślisz o relacjach z mediami cyfrowymi? No tak, ja jestem od nich kompletnie uzależniona. I zanim wyjdziemy z tego słowa uzależniona, czy ona na pewno jest uzależniona, czy być może tylko trochę używa ich za dużo, albo nawet nie używa ich za dużo, tylko tyle słyszy o tym uzależnieniu wokół siebie, że tak zaczęła myśleć, to mija bardzo dużo czasu. I to jest dla mnie wyzwanie, bo proszę zobaczyć, jak my straszymy internetem. Czy internet może być straszny? Może. Czy możemy tam wpaść po uszy w kłopoty? Możemy, nawet bardziej. Czy musi? Nie. Tymczasem my w naszej relacji z młodymi ludźmi skupiamy się na tym, co negatywne, i proponujemy siódmy warsztat o uzależnieniach cyfrowych. Oczywiście bardzo ważne jest, żeby młodzi wiedzieli, jakie są skutki korzystania z internetu, nie dając czegoś, co jest wspierające. Czyli nie dając, wiecie, no jakiegoś super warsztatu na temat komunikacji w internecie, albo
no nie wiem, tworzenia filmików do internetu przy okazji, prawda, poopowiadamy sobie o prawie autorskim, o wykorzystywaniu wizerunku, prawda, takie wspierające bardzo, bardzo warsztaty. To jest dla mnie duży problem, bo ta edukacja medialna, oczywiście są takie instytucje, są, CEO jest, prawda, trochę bliźniacza Fundacja Szkoła z Klasą, prawda, zajmuje się bardzo podobnymi tematami. I to jest bardzo dobre, ale my mamy tendencję do takiego totalnego obrzydzania internetu i pokazywania samych patologii. Prawda? O internecie bardzo często mówimy przez lat patologii, aberracji, choć też w życiu młodych ludzi w tym internecie dzieje się mnóstwo świetnych rzeczy. A po drugie, słuchajcie, i to jest też cholernie trudne, zwłaszcza kiedy jesteśmy dziećmi, się tego nauczyć, ale to, co pani Paulina Szymborska napisała, jest dla mnie clue w ogóle do tego, czym powinna być higiena cyfrowa, czyli my powinniśmy uczyć się takiego życia też w świecie technologii, żebyśmy oczywiście byli świadomi zagrożeń, byli świadomi algorytmów, byli świadomi czynników uzależniających, byli świadomi, prawda, tego, jak projektowane są interfejsy po to, żebyśmy wpadali w pętle, prawda, i bardzo ważne jest to, żebyśmy lobbowali, protestowali, walczyli o legislację, żeby ten rynek, prawda, nie był kształtowany przez korporacje, ale żeby, prawda, no solidne kary były wlepiane za no nie wiem, złą dystrybucję treści, nie? Ale z drugiej strony ja nie jestem też fanem krytykowania czegoś, czego używają. Znaczy, no, oczywiście młodzi ludzie mogą używać w głupi sposób bardzo wielu różnych aplikacji, ale też bardzo wiele tych treści jest ich codzienną kulturą. Ja zawsze staram się zrozumieć tę perspektywę, prawda, co widzą, co to jest, ale też znowu odbijając się w stronę pani Pauliny, żeby zrozumieć, jaką mamy potrzebę skorzystania z aplikacji, prawda? Czyli jeżeli bierzemy sobie tego smartfona do łapy teraz, po to, bo tak jak powiedziała Zuzia, mamy potrzebę poskrolowania sobie Instagrama, prawda? Bo to jest jedyna rzecz, która nas teraz jest w stanie zrelaksować, to czy my działamy na swój dobrostan i zdrowie psychiczne w pozytywny sposób? No oczywiście pewnie moglibyśmy powiedzieć, że lepiej byłoby nie gapić się w ekran, ale prawda, patrzeć przez okno albo wyjść na spacer, oczywiście, że lepiej, ale tak, znaczy to jest rozwiązanie, które teraz dla nas jest dobre, nie? Jeżeli my po raz 30 sięgamy po tego Instagrama, bo w gruncie rzeczy już mamy gdzieś indziej myśli i robimy to odruchowo, to czy to jest dobre dla naszego zdrowia psychicznego? Nie. I dla mnie ultra ważne jest to, żebyśmy takiego podejścia uczyli, żebyśmy pokazywali, że ten świat jest światem to zależy i on może być takim światem oddziałującym na nas w bardzo różne sposoby, tak jak my sami z niego różnie korzystamy. Ja podczas jednego ze spotkań autorskich ostatnio opowiadam znowu o takiej radykalnej sytuacji, że wyobraźcie sobie sytuację, teraz przejdę trochę na sytuację domową, rodzicielską, nie? Czyli przychodzi do was córka kilkuletnia albo no, kilkuletnia, nie? I widzi, że siedzicie z nosem w Instagramie. I pyta, mamo, co robisz? Nasz pierwszy odruch pewnie będzie, nie, nie, nic, już kończę, chowam, w ogóle byłam tylko sekundkę, weszłam tam przez przypadek. Nie, no bo mamy jakąś taką gigantyczną emocję względem tego tematu. A zobaczcie, jak zdrowsze podejście byłoby, oglądałam, przez 10 minut kontaktowałam się z przyjaciółką, prawda, na tym Instagramie robiłam to, to i to, pousiadłam sobie na chwilę i pomyślałam, że to będzie dobry czas, kiedy sobie skorzystam z tego Instagrama. Jakiś to jest cholera inny komunikat. Jak on pokazuje, prawda, że w tej ścieżce dnia codziennego, niezależnie od tego, czy jesteśmy w szkole, czy jesteśmy w domu, jest miejsce na te rzeczy. Oczywiście, czy mogą być szkodliwe cholernie i przestroga jest bardzo ważna, ale wydaje mi się, i to jest taka moja opinia też taka wynikająca z jakiejś kompletnej empatii względem młodych ludzi, że my bardzo też rzadko rozumiemy ten świat w tej perspektywie, że młodzi ludzie robią tam rzeczy, prawda, które też w jakiś sposób ich budują, wspierają, wzmacniają relacje, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem rzeczywiście ten świat technologiczny bardzo często jest jakimś takim absolutnie bliskim tematem. Zastanawiam, jak to skomentować, patrząc też na moje pytania, podpowiedzi,
I komentarz kolejny z czatu, że to jest mądre podejście, tylko czy młode osoby są wystarczająco dojrzałe do tego. Mam poczucie, że to jest ciągle o modelowaniu, że jeżeli my będziemy używać takiego języka pozytywnej edukacji, wyjaśniającego, pytającego młode osoby, co tam robią, to jest właśnie krokiem do budowania tego dojrzałego podejścia. Ja od razu zaraz weryfikuję, czy ja ostatnio przypadkiem nie zrobiłam tak, jak powiedziałaś, że mojemu synowi powiedziałam, nie, już tam nic nie robię i schowałam telefon. Ale to jest bardzo ciekawe. Więc zadam pytanie w takim razie, kto jest odpowiedzialny za edukację medialną? Czy to szkoła, nauczyciele? Czy to jest ważna rola? Teraz kto się narazi, słuchajcie. Ja wybrnę. Wszyscyśmy jesteśmy, że tak to podkreślę. Oczywiście wiecie, no to z mojej perspektywy edukatora medialnego, badacza zajmującego się komunikacją z młodymi osobami itd., itd., no ja oddałbym wszystko, gdyby od naprawdę wczesnych lekcji, prawda, wczesnych klas szkolnych były lekcje edukacji medialnej w szkole. Znaczy to jest dla mnie racjonalnie, mądrze prowadzonej edukacji medialnej, nie takiej edukacji medialnej, która ma nas, wiecie, doprowadzić do tego, że w przyszłości będziemy świetnie wymiatać w kodowaniu czy czymkolwiek, prawda? Tylko takiej edukacji medialnej, która w mojej perspektywie jest edukacją do życia, czyli pokazującą dobre strony internetu, złe strony, mechanizmy, prawda? Zajęcia połączone z kwestiami zdrowia psychicznego, prawda? Takiego umiejętnego budowania relacji z technologiami, itd., itd., itd. No tymczasem, jak sami Państwo wiedzą, ta edukacja medialna jest dosyć sporym kłopotem. Oczywiście nie mówię tutaj teraz o tym, kiedy mówię wszyscy, że teraz Państwo mają na swoich lekcjach, na godzinach wychowawczych, prawda, prowadzić zajęcia, prawda, być może sami nie mając kompetencji albo bojąc się tego świata. No oczywiście, jeżeli Państwo są na siłach, jak najbardziej, ale mówiąc, że wszyscyśmy jesteśmy odpowiedzialni, to, że tak naprawdę, nie chcę powiedzieć wszyscy, ale duża część z nas, większość z nas korzysta z technologii w życiu codziennym. Więc naszą rolą jako dorosłych, i to jest chyba najtrudniejsze, jest korzystać z tych technologii dokładnie w taki sposób, w jaki chcielibyśmy, żeby z tych technologii korzystały młode osoby. I ja tak zawiesiłem trochę dramatycznie głos, ale zobaczcie, i teraz być może to moje cholernie jest tutaj najbardziej uzasadnione, jak to jest cholernie trudne korzystać, prawda, z tych technologii tak, jakbyśmy my chcieli, żeby korzystały młode osoby. Ja tutaj dodam z perspektywy nauczycielskiej. Ja rozumiem, że są osoby, które się tego boją, które uważają, że już za dużo jest na naszych barkach, bo każda kolejna, nie wiem, jakaś zmiana, każdy kolejny minister edukacji czy ministra i tak dalej, trochę gdzieś tam na nas zrzucają pewnych rzeczy, tak? Ciągle są nowe pomysły i ciągle gdzieś tam na naszych barkach jest, no jest coraz więcej, tak? Zaraz dojdzie edukacja zdrowotna, tutaj edukacja medialna i wszystkiego jest bardzo, bardzo dużo. Ale ja sobie tak myślę, ja uważam, że tak, w idealnym świecie powiedzmy 90% pewnych rzeczy związanych z wychowaniem byłoby po stronie rodziców. I ja staram się z moimi dziećmi pracować jak najwięcej, tłumaczyć jak najwięcej i tak dalej. Naprawdę staram się zrobić tak, żeby jak najmniej kłopotów było gdzieś tam w placówkach, tak? Ale pamiętajmy, że mamy dzieci z różnych środowisk. I teraz ja, nawet jeśli sądzę, że pewne rzeczy są po stronie rodziców, tak? Ale widzę problem w szkole, widzę problem w mojej klasie wychowawczej i widzę, że rodzic na przykład z tym nie pracuje, to ja muszę dbać o dobro dziecka. Więc ja nie mogę czekać, prosić rodzica, wiedząc, że on prawdopodobnie nic z tym nie zrobi. Ja muszę starać się zrobić tyle, ile mogę z mojej perspektywy nauczycielskiej też, tak? I ja staram się tak patrzeć na moją pracę.
Bo to jest podobnie, nie wiem, dla mnie to jest coś podobnego jak ze śniadaniem. Jasne, śniadanie dziecko przynosi z domu, ale jeśli to dziecko tego śniadania nie ma raz, to mogę mu dać swoje, tak? Jeśli nie ma kolejny raz i tak dalej, to ja się interesuję, w czym jest problem, ale ja nie wiem, nie zgłoszę tego gdzieś i nie powiem, że to dziecko nie ma śniadania, widząc, że kolejny raz nie ma tego śniadania, tylko staram się mu dać tę kanapkę, czy coś zorganizować. A czasami nawet, nie wiem, gdzieś poprosić o pomoc, żeby mu tę kanapkę dać, tak, żeby mogło coś zjeść. To tak samo będzie z edukacją jakąkolwiek. Jeśli ja widzę problem u dziecka i jeśli tej pracy w domu gdzieś nie ma, to ja nie mogę czekać, tak sobie myślę, jako wychowawczyni mojej klasy, aż ten problem się cudownie rozwiąże. Tylko tyle, ile mogę. Ja wiem, że ja nie mogę wszystkiego. Ja wiem, że wszystkiego nie naprawię. Znaczy już wiem, tak? Bo jako młoda nauczycielka jeszcze miałam tą wizję, że ja zmienię wszystko. Nie, już jestem na tyle doświadczona, że wiem, że pewnych rzeczy nie zmienię, wszystkich nie zmienię, ale jeśli mogę, jeśli mam przynajmniej jakąś małą iskierkę i gdzieś mogę ten swój kamyczek dorzucić do jakiegoś ogródka, no to po prostu to robię. Nawet bez ustawowych nakazów. I tyle. To ja tylko pokażę jeden jeszcze przykład. Znaczy to będzie banalny przykład, ale zobaczcie, kochani, odłożę ten telefon na półkę razem z wami, bo mnie rozprasza. To już jest edukacja. To już jest edukacja medialna. I to już jest modelowanie podstawy. To są niekiedy bardzo małe rzeczy. Oczywiście wiecie, to nie jest o tym, że my teraz będziemy też tak sobie opowiadali, jak my małymi kroczkami możemy zmienić ten świat, no bo oczywiście, prawda, ten internet nie jest przezroczysty, to są wielkie korporacje, gigantyczne pieniądze i rzeczywiście czasem łatwiej zapłacić je w karę niż nad tym światem zapanować, ale on jest. I choćby tylko z tego powodu powinniśmy nauczyć się w nim funkcjonować. I zobaczcie, w tej perspektywie, o której mówimy, ta edukacja medialna nie jest trudna, dlatego że nagle okazuje się, że my ją potrafimy. No oczywiście w idealnym świecie, tak jak powiedziała Zuzia, powinno się zacząć od rodziców, prawda? Od samego wręcz urodzenia modelować, prawda, dobre zachowania z technologiami. No ale czasem, a nawet bardzo często pracujemy, prawda, z dzieciakami, które wychodzą z konkretnych domów. I chyba nie chciałbym, żeby ten temat technologii, tak jak już wielokrotnie mówiłem, stał się jakimś takim dziwnym punktem zapalnym, a ja coraz bardziej mam wrażenie, że on takim punktem zapalnym jest, że te zakazy, że to wszystko, oczywiście zakazy nie w rozumieniu porządnie wprowadzonego, prawda, przemyślanego zakazu, ale takiego, wiecie, bombingu albo zoom bombingu, prawda, mamy ten zakaz, no one najmniej są o technologiach i one najmniej są o tym, żeby edukować medialnie, ale one są o tryliardzie innych frustracji, lęków, niepokojów, myśli, które towarzyszą temu zdaniu. Prawda? Za naszych czasów być może było to bardziej, chociaż ja tak tutaj krzywam wszystkich do wieku 40+, że tak to ujmę, ale za moich czasów to było idź posprzątaj, zajmij się czymś pożytecznym, idź posprzątaj pokój, prawda, jako takie słowo. A teraz bardzo często jest zaraz zabiorę ci smartfona. Od tego jest bardzo krótka droga. Do awantury, choć tego smartfona jak najbardziej można zabrać, czy pokazać dlaczego, prawda, on powinien być odłożony. Są kolejne komentarze na czacie, że telefony mają również te swoje dobre funkcje. To jest przykład uczennicy z 8 klasy, która musiała mieć telefon na egzaminie, bo jest chora na cukrzycę, więc widzimy, że nie zawsze to jest tylko ta czarna, zła strona, ciemna strona, również tych Oj. stron jest bardzo dużo. O tym dzisiaj nam się nie zmieści, Ale ewidentnie. to jeszcze jedna rzecz, szanowni państwo. Proszę zobaczyć, mówimy o bullyingu i mówimy o przemocy rówieśniczej. Nie wiem, czy znają państwo taki projekt jak Reschool, który jest projektem opartym na smartfonach, związany między innymi ze zgłaszaniem przemocy rówieśniczej w anonimowy sposób, nie? Czyli ten smartfon staje się takim podwójnym niejako narzędziem, bo kij ma dwa końce.
O przemocy bardzo dużo rozmawialiśmy również o tym aspekcie cyfrowym, właśnie z Jakubem Mączyńskim, laureatem Nagrody imienia Ireny Sendlerowej. Więc jeśli ktoś z Państwa ma potrzebę odtworzyć sobie to webinarium o przemocy i ten aspekt jeszcze raz poruszyć, to zapraszam. Mam nadzieję, że już takiej potrzeby nie będzie do końca roku szkolnego. Ja czuję, że możemy domykać nasze dzisiejsze webinarium w tym miejscu. Te wątki, co młodzi robią w telefonach, pojawiały się w różnych aspektach Waszych wypowiedzi. Zapraszam Państwa też do rozmowy z młodymi osobami i dopytywania, jak wyciągają telefon, po co w tym momencie ten telefon wyciągają. Chciałabym Was w takim razie zaprosić do podsumowania tego kontekstu telefonach w szkole i tworzenia zasad. Co jest dla Was taką złotą zasadą najważniejsze w tym aspekcie tworzenia zasad i funkcjonowania wspólnie w tym świecie cyfrowym w szkole? Jakbyście mogli to tak podsumować, porada, złota zasada, albo co jest dla Was najważniejsze w tym temacie? Dla Ja mnie. zacznę. Dobra. O, przepraszam. Nie, bo to jest ten moment, słuchajcie, ciszy. A osoba z takim słowotokiem jak ja, nerwowym trochę, kiedy słyszy ciszę, to się rzuca na tę ciszę. I dlatego wyprzedziłem Zuzię. Tak, ja myślę, że przede wszystkim rozmowa spokojna, mówienie o naszych obawach jako nauczycieli czy rodziców, tak, bo tak samo jestem rodzicem, rozmowa z rodzicami podczas zebrań, czy nawet, ja na przykład wprowadzam też w klasie mojej wychowawczej konsultacje trójstronne, gdzie często też pojawia się ten temat, że na przykład dziecko za dużo gra i rodzic mi przyznaje, patrzy na mnie, dziecko się przyznaje, tak, za dużo gram i wszyscy patrzą na mnie i ja mówię, no i jakie mamy rozwiązanie tej sytuacji, tak? Więc staramy się już w tę trójkę gdzieś porozmawiać. Ja wiem, że to są indywidualne kwestie, ale przede wszystkim rozmowa. Spokojna rozmowa, nie kierująca. Nie chodzi o to, żeby ja jako nauczycielka mam tezę i teraz będziemy pod tę tezę tutaj sobie dokładać przykłady i wtedy, jasne, oni mi powiedzą, co ja chcę usłyszeć, tak? Ale zacząć właśnie od takiego czegoś, może inaczej, ja po prostu ja muszę mieć relacje z innymi, z młodymi ludźmi, żeby oni mi powiedzieli prawdę. I to właśnie, to nie jest o telefonach. To jest po prostu o wszystkim, o całym współżyciu szkolnym. I ja chyba tym podsumuję to. Dziękuję. Dla mnie tą największą radą, którą właściwie też ona jest taką główną myślą też w mojej książce, więc to nie jest żadne zaskoczenie, jest empatia. Empatia nierozumiana, bo my bardzo często mylimy, szanowni państwo, empatię z takim kompletnym afirmowaniem, z takim przyklaskiwaniem, prawda, i wiecie, takim bezkrytycznym niejako wspieraniem. A dla mnie empatia równa się umiejętność popatrzenia na sytuację też z drugiej perspektywy. Nie po to, żeby tę perspektywę kompletnie przyjmować, ale po to, żeby ją zrozumieć i żeby zacząć dialog, zacząć rozmowę, zacząć dyskusję. Nie taką dyskusję oczywiście, która będzie trwała 30 lat i będziemy, prawda, się spierać, ale dyskusję, która rzeczywiście będzie oparta na jakimś wzajemnym porozumieniu, szacunku i uświadomieniu sobie różnych mechanizmów. Ja wiem, że to jest bardzo trudne, zwłaszcza być może w kontekście współczesnego polskiego systemu edukacyjnego, prawda, kiedy wszyscy mamy mnóstwo na głowie, kiedy jest mnóstwo uczniów, mnóstwo uczennic, mnóstwo, no nie wiem, nieprzyjaznych sal szkolnych, prawda, i tak dalej, dźwięczących, prawda, korytarzy, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale dla mnie to jest chyba najważniejsze, żebyśmy potrafili postawić się po stronie ucznia. Nie po to, żeby przyznawać mu rację, choć być może też, ale po to, żebyśmy poszerzyli, czy zmienili być może lepiej swoją własną perspektywę. Nie zmienili na stałe, ale zmienili na trochę, bo w ten sposób będzie nam też być może łatwiej zrozumieć, prawda, kiedy wejdziemy w ten radykalny język, z jakim przeciwnikiem walczymy, prawda? No bo pojawiła się kwestia, a dlaczego ty tak dużo grasz w gry? Zobaczcie, ile za tym tak dużo grasz w gry może stać rzecz, bo to dużo granie w gry może wynikać z jednej strony z mechanizmów uzależniających, prawda?
albo no nie wiem, jakiejś dynamiki tego przekazu, ale może też wynikać z tego, że jest ucieczkowe, że ktoś ma kłopoty w domu, kłopoty w szkole, kłopoty z przyjaciółmi, wydarzyło się coś stresującego. A zatrzymując się tylko na tym pierwszym poziomie, prawda? Niezależnie czy mówimy o to, po co wam smartfony, albo dlaczego tak długo w nich siedzicie, wydaje mi się, że tracimy no to, co jest tak naprawdę, wydaje mi się, najważniejsze w edukacji. Czyli tak jak powiedziała też Zuzia, relacje. I tu stawiamy kropkę. Mówiąc Państwu, bardzo dziękuję, że Państwo dotrwali do końca, do późnej godziny 21, w tygodniu egzaminacyjnym i bardzo trudnym mają, który jest wolnoegzaminacyjny, więc nie wiem, jak u Państwa z czasem wolnym, jak z egzaminami. Zosia mówiła dzisiaj o wycieńczeniu ustną maturą. Bardzo dziękuję za to spotkanie, dziękuję Wam za tą perspektywę. Myślę, że sprowadziliśmy telefony jednak do głębokiego tematu relacji, dialogu w ogóle z młodymi osobami w szkole. Zachęcam Państwa do refleksji, do przyjrzenia się własnej higienie cyfrowej i do rzeczywiście modelowania tych sytuacji. Tym webinarium kończymy cykl Odporna Szkoła na ten rok szkolny, trochę wcześniej, bo w maju. Zapraszam Państwa na inne wydarzenia w Centrum Edukacji Obywatelskiej. Jeszcze wydarzenia webinarowe będą się z różnych obszarów toczyć, więc proszę śledzić nasze media społecznościowe i przychodzić, słuchać, komentować. Zapraszamy również w naszym nowym roku szkolnym, bo już od czerwca będą informacje o naszej ofercie, jeśli chodzi o projekty wsparcia, o konferencje, o kursy online, więc czego Państwo potrzebują w swoim warsztacie nauczyciela, to na pewno się znajdzie. Z mojej strony ja bardzo dziękuję za liczny udział w wielu wydarzeniach, które były w tym roku szkolnym. To jest zawsze wielka przyjemność czytać, co Państwo piszą na czacie, słuchać jednocześnie osób, które chcą przychodzić na te wydarzenia. Bardzo dziękuję. Bardzo wiele Waszych komentarzy biorę do siebie, do swojej właśnie edukacji medialnej w domu z moimi własnymi dziećmi. I do zobaczenia w nowym roku szkolnym. Dobranoc. Dobranoc.